Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed 2015, moi drodzy. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I dzisiaj chciałbym troszeczkę sobie ponaklejać moją Hondę. Pokażę wam jeden wyścig, gdzie naprawdę można wygrać sporo kasy, a także opowiem wam o nowym samochodzie, jaki zamierzam kupić, ale dzisiaj go jeszcze nie kupię, prawdopodobnie. Nie wiem, co będzie dzisiaj, ale powiem wam, że naprawdę będzie ciekawie. Ogólnie w poprzednim odcinku pokazywałem wam, jak wyglądają moje postępy w driftingu. I od tamtego czasu troszeczkę zmodyfikowałem moją Hondę, dałem inny zderzak z tyłu, ulepszyłem ją pod względem osiągów, bo sobie nowe części podblokowywałem i okazuje się, że sprawa jest przy driftowaniu jest dość prosta. Po prostu im więcej mocy samochód ma, tym lepiej wchodzi w drift. No i to jest cała zagadka, więc tutaj jest takie kółko charakterystyczne dosyć, na którym wcześniej nie mogłem zrobić pełnego 360. Zobaczymy, czy uda mi się teraz. Jeszcze słabo. Już coś tam ciągnie. Już czuję, że Honda sama wchodzi w drift. Ale jeszcze nie mogę tego tak pociągnąć ładnie do końca. Chociaż spróbujmy może zrobić ten nawrót tutaj. Nie jest to łatwa sprawa utrzymać ten drift ładny, piękny. Przede wszystkim wyłączyłem sobie tutaj asystę driftu, bo ta asysta driftu powoduje, że na przykład po skończeniu driftu nie mamy panowania nad samochodem przez kilka sekund. I to jest bardzo kłopotliwe, bo gdy na przykład kończy się drift, a jedziemy prosto na ścianę, no to uderzymy w tą ścianę, no i nie da się z tym nic zrobić. A gdy się wyłączy tą asystę driftu, ten drift jest taki... Wygląda bardziej jak power slide, te kąty są różne i trzeba utrzymywać samemu po prostu ten kąt driftu, ale po skończonym drifcie mamy pełną kontrolę nad samochodem, więc to jest zdecydowany plus, ale no niestety teraz nie mogę zrobić tego koła tutaj. Chociaż nie, coś tam robi, zobaczcie, udało mi się teraz jakoś wejść, także nie ma problemu, chociaż mówię, sam muszę trzymać ten kąt w miarę, no nie? No i ładnie, udaje się. I ogólnie bardzo fajna opcja z tym driftowaniem, bo mówię, zwiększam coraz moc mojej Hondy i ona driftuje coraz to lepiej. Może gdzieś tam troszeczkę zmieniam te ustawienia do driftu, ale to nieznacznie i dostosowuję ten samochód po prostu pod siebie i naprawdę takie kombinowanie z tym samochodem jest dużo lepsze niż jakbyś miał sobie zmieniać ten pasek główny. Bo po prostu okazuje się, że każdy samochód w tej grze prowadzi się inaczej. To znaczy ja miałem dopiero dwa Mustanga i tą właśnie Hondę. I powiem wam, że naprawdę te samochody prowadzą się troszeczkę inaczej driftują. I troszeczkę inne ustawienia tego prowadzenia są do nich potrzebne, żeby pasowały na przykład pode mnie, ale na przykład tobie mogą pasować inne ustawienia. Moja Honda teraz nie osiąga jakichś dużych prędkości, ale tu nie o to chodzi. I wiecie co? Założyłem, że na przykład jadąc wyścigi, próby czasowe, cokolwiek, gdzie potrzebne jest szybkie przemierzenie danego odcinka, przejechanie danego odcinka, okazuje się, że sposób driftujący, czy raczej styl driftujący samochodu wcale nie przeszkadza w osiągnięciu dobrego czasu. A jestem ciekawy, jak by się spisał samochód na gripie. I ja już sobie takie ustawienie testowałem, jak grałem na PS4 kiedyś. I powiem wam, że samochód ustawiony na grip w 100% w ogóle bardzo słabo skręcał i bardzo nieprzyjemnie mi się nim jeździło, ale nie bawiłem się takimi ustawieniami jak kąt skrętu, prawda, osi. Więc jeśli bym ustawił ten kąt skrętu większy, może samochód lepiej by zachowywał się na tym gripie. A już powiem wam, że jeśli ustawimy sobie ten pasek główny na zbalansowany, to samochód i tak bardzo ciężko wchodzi w poślizg, czyli w drift. I on się wtedy bardziej zachowuje jak taki super przyczepny samochód. Więc będę musiał się tym jeszcze pobawić, ale to już zrobię przy okazji następnego samochodu, bo chciałbym, aby Honda była takim moim autem driftowym w mojej tutaj rozgrywce. I no cóż, pokażę wam jeszcze ten wyścig, o który mi chodzi. Właściwie próbę czasową, na której można zdobyć dużo kasy. Ja mam teraz wczesny etap fabularny i daleko po prostu nie przeszedłem, więc ten wyścig odblokowuje się dość wcześnie,
Mam teraz chyba 28 poziom i on na tym poziomie się chyba odblokował. O, teraz mam 29, sorry. Właśnie się wbił. Mapa. Wszystkie te eventy dodatkowe, o te takie jak tutaj, czy tu, nie wiem co, o kurde, odblokował się nowy. To jest zmasowany atak. Wszystkie te eventy odblokowują się wraz z poziomem, więc nie musimy robić na przykład kariery, żeby odblokować sobie jakieś nowe części. Chociaż na przykład musimy robić niektóre misje u Amy, żeby odblokować konkretne części tuningowe, ale większość tych części tuningowych odblokowuje się wraz z poziomem. A w ogóle wszystkie te wyścigi poboczne odblokowują się wraz z poziomem, więc nie ma potrzeby robić fabuły. Ale no fajnie jest robić fabułę, bo ogólnie jest bardzo fajna. Dobrze, mamy tutaj dwa wyścigi za 8000 dolarów. 8000 dolarów to jest sporo, ja ich sobie już troszeczkę pojeździłem, mam 46 tysięcy dolarów i myślę, że następnym samochodem, jaki sobie kupię, będzie właśnie BMW E46. Ta próba czasowa jest fajna, bo możemy sobie tutaj podriftować. Ja wcześniej myślałem, że jadąc sobie tą próbę czasową będę musiał tu osiągnąć jakiś niesamowity czas, żeby to ukończyć za tyle kasy, za tyle reputacji, a okazuje się, że mój samochód jest już na tyle dobry i że nawet ten styl driftujący nie przeszkadza tutaj, abym osiągnął wymagany czas. Zobaczymy, jak mi pójdzie teraz. Pamiętam, że jak jechałem to pierwszy raz, to szło mi tragicznie. W ogóle nie potrafiłem wchodzić w te zakręty driftem, co znaczy mi zależało, bo ja bardzo lubię w tej grze driftować. Jest to trudne, a wymagające, ale jak już się nauczysz, jak zrobisz kilka ładnych zakrętów driftem, no to jesteś w domu. Dobrze, tu trzeba uważać na trafiki. Dobra. Trochę za duży kąt. O i właśnie, teraz widzicie, nie mam tej asysty driftu. I gdybym miał asystę driftu, to pojechał prosto na ścianę w tamtym przypadku, bo byłem skierowany w ścianę na tamtym zakręcie. Dzięki wyłączeniu tej asysty driftu może troszeczkę trudniej jest utrzymać ten płynny drift, ale można to wyczuć i też nie ma z tym jakby większego problemu. Natomiast po skończeniu driftu mi to strasznie denerwowało. Nie wiedziałem, dlaczego tak jest, że mój samochód nie da rady skręcać podczas, gdy już kończy ten drift. A okazało się po prostu, że ta asysta powoduje brak kontroli zaraz po drifcie i musicie brać to pod uwagę. Jak będziecie sobie już grać na swojej własnej konsoli albo później na PC-cie. Ops, 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 ops. No na razie idzie dobrze, chociaż jadę powoli. Zależy mi na tym, aby robić dość płynnie te drifty. Okej. Staram się nie używać hamulca. Dobrą metodą jest tutaj takie pulsacyjne używanie gazu po prostu. Wtedy samochód ładnie zaczyna wchodzić w ten drift. Zupełnie jak w Need for Speed Hot Pursuit 2000... Z którego to roku? 2011? No tam po prostu bardzo w ten sposób fajnie się wchodziło w te drifty. Po prostu pulsacyjnie używając szybko tak gaz. O, i nie trzeba wtedy używać hamulca. I samochód naprawdę ładnie się zachowuje. To trzeba uważać troszeczkę z tymi zakrętami. Raz, że na trafiki, a dwa, że no trzeba się z nimi zapoznać odrobinkę, żeby dobrze wchodzić. Ogólnie nie przejmujcie się, jeśli już będziecie grać, nie przejmujcie się tym, że na początku te drifty nie będą wychodzić. Im mocniejszy samochód, tym po prostu lepiej, no. Dzisiaj jest premiera gry. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić te osoby, które już sobie zakupiły. Oj, to było niefajne. Już sobie zakupiły tego NFS-a i już mają go na konsoli. No i słuchajcie, mam jeszcze 20 sekund nadczasu. Mimo, że nie jechałem jakoś super szybko, ani precyzyjnie, ani dokładnie. Cały czas sobie driftowałem. 8000 dolarów w kieszeni to jest dużo, bo za to można już kupić, znaczy przejeżdżając kilka razy taki wyścig, można kupić sobie naprawdę fajne auto. Bardzo dużo expa mi wpadło, zobaczcie, prawie pół poziomu. Świetnie. Dobrze, obiecałem wam, że dzisiaj będziemy oklejać moją Hondę. Oklejanie nie jest to moja mocna strona, w żadnym NFS-ie nie była. Natomiast chciałbym zrobić, właśnie, bo są jakieś chyba presety tutaj zapisane przez twórców malowania i zerknijmy sobie, jak to wygląda. Skocz do garażu, zobaczmy.
Jest tutaj dużo naklejek i jak wam mówiłem w poprzednim odcinku, którymś tam, te naklejki są z Need for Speed'a Worda w dużej części. Tak, może zobaczymy ile kosztuje nasze BMW. BMW, moment, co to było za... O, jest BMW. 36 tysięcy, stać mnie spokojnie. 5 sekund do setki. 338 koni mechanicznych. Ale wydaje mi się, że gdzieś było chyba dostępne od razu BMW z tym takim tuningiem. Nie wiem, czy to była jakaś wersja specjalna tej gry. Kurde, ten... Ach, GTS jest zajebisty. Tu mamy już Lambosy. O kurde, aha, dobra, to już patrzyłem. No te samochody trochę kosztują, ale to jak będziemy mieli wyższy poziom, czy tam lepsze postępy w fabule, na pewno tej kasy nam nie zabraknie. Jak już na tym poziomie można sobie kupić większość samochodów. Ogólnie ulepszając auta w tej grze, a tak jak w starym Undergroundzie, możemy mieć jedno auto i całą grę sobie spokojnie przejść. O kurde, mogę kupić Honda NSX. Ja cię nie pierdzielę, ale nie, kupię sobie BMW. Natomiast BMW będziemy się zajmować już w przyszłym odcinku. Teraz będziemy oklejać, ale już wygląda ta BMW-ka, dobra. Teraz będziemy oklejać moją Hondę. Żeby naklejki były lepiej widoczne, może inaczej, weźmiemy sobie myk lakier. Żeby naklejki były bardziej widoczne, weźmiemy sobie kolor bardziej jasny i ustawię może... Właśnie, ja chciałem mieć w sumie białą Hondę. Myk. Dajemy sobie białą. Odcienia tu nie potrzeba. Jakąś tam naklejkę w ostatnio sobie... O Jezu, jak to wygląda. Zajebiście, że można sobie ustawić metaliczność. Połyskliwość. Ach, to jest coś niesamowitego. Dobra. No i naklejki. Przede wszystkim chciałbym usunąć tę naklejkę. Moment. To jest tak. Umieść, usuń, myk. Dobra. Mój samochodzik, zobaczcie, zżera go rdza chyba troszeczkę. Nie no, to jest taki jakby brud może. Będzie bardzo ciężko. Jeśli nie chcecie dostać zawału, to lepiej wyłączcie ten odcinek teraz. Będę malował Hondę. Nie wiem, co z tego wyjdzie, boję się. Teraz tak, zaczynamy od góry. I chciałbym pomalować dach na czarno. Ale chciałbym też, żeby tył... O kurde, można na włóknie malować. No proszę, pierwszy NFS, na którym można nakładać naklejki na włókno węglowe. No niesamowite. Znaczy to jest oczywiste, że można w rzeczywistości. Dobra, no, można tu odwrócić... więcej opcji sterowania. A tutaj się zmienia odcień. Dobra, to można od razu sobie pomalować na czarno. Myk. Potwierdzamy. I teraz... Ja zauważyłem, że nakładanie naklejek w tym NFS-ie jest takie dosyć luźne. I się, ej, nakładają się te naklejki dokładnie tak jak w Wordzie. I zobaczcie, równiutko mi się nałożyło po prostu. Świetnie. Dobra. Ładnie mamy dach pomalowany na czarno, to znaczy... nie wiem, czy mi tutaj do końca doszło, żeby nie było później problemów, ale chyba maska jest cała pomalowana. Tutaj są chyba jakieś punkty. W lewym dolnym rogu jest taki plusik. Nie wiem, co to oznacza. Czy to oznacza jakiś wygląd, czy co? Nie wiem. Pamiętamy, że w Undergroundzie mieliśmy dodatkowe punkty za styl. Fajnie to jest rozwiązane, bo nie trzeba się pieprzyć z tymi krawędziami. Naprawdę bardzo prosto się maluje te samochody. Dużo lepiej niż w Wordzie, gdzie można było też dużo właśnie sobie powymyślać tych malowań, ale właśnie też nie wiem, jaki to jest limit tych naklejek. Ale tu się naprawdę nakleja, to jest okleja te samochody, bardzo fajnie. Dobrze, teraz weźmy sobie... jaki by tutaj styl zrobić? Myślę, że chciałbym się takimi troszeczkę elementami pobawić, jak tutaj są. Dobra, weźmy sobie może... Teraz, tutaj mamy taki łuk ciekawy. Tu mamy taką łezkę, tu mamy... O właśnie, może użyjemy tego dziadostwa. Rozciągamy. Świetnie.
Teraz damy troszeczkę inny kolor. W sensie odcień, zmienimy jasność. Potwierdzamy. Sterowanie z tego co widzę jest bardzo spoko. To znaczy na początku może lamię jeszcze z tym sterowaniem tutaj przy tym malowaniu, ale myślę, że jest to do nauczenia i naprawdę jest to dość intuicyjne. Jesteśmy już przy temacie Hondy. Będę sobie tutaj tak malował i rozmawiał z wami. A ostatnio wpadła mi w oko Honda Accord. Ze względu na dość małą awaryjność i dość dobre silniki po prostu. Szczególnie VTEC-i i tam 2.4 VTEC, czyli benzynowy, i 2.2 diesla. Ponieważ są to bardzo dobre silniki od Hondy. No i bardzo fajna opcja dla mnie. Są to dość drogie auta na rynku wtórnym, stosunkowo jak za ten rocznik, ale ponoć są bardzo, bardzo wytrzymałe, bezawaryjne po prostu. I tak się zastanawiałem właśnie nad tą Hondą Accord, a z wyglądu jest zajebista i strasznie, przepraszam za to, że uderzyłem, strasznie podoba mi się kokpit też. Nie siedziałem w tym aucie jeszcze i ciężko mi powiedzieć, jakbym się czuł w środku, bo dla mnie to jest bardzo ważne, ogólnie wygląd auta jest dla mnie bardzo ważny. Także jeszcze nie mogę powiedzieć, czy właśnie zdecyduję się na Honda Accord, ale jest to taki no silny pretendent. Zresztą sama Honda S2000 nie kosztuje dużo na rynku wtórnym, gdzieś około 30-40 tysięcy złotych. I w Polsce jak najbardziej jest dostępna. Cholera, znowu przesunąłem to, ja pierdzielę. Nie ma tu jeszcze opcji cofania. Dobra. Prawa szyba, tutaj mamy takiego czachorka, tu mamy jakieś napisy, teraz bym dał na przednią szybę może jakieś, jakieś napisy. Maximum atak. Ojej, jakie wielkie. Nie no, jak dam takie wielkie, to kierowca nie będzie nic widział. Można skalować. No i na razie tyle zmian. Ja jeszcze może poza odcinkiem sobie troszeczkę pomaluję, bo muszę się do tego sam przyłożyć, popatrzeć sobie, jak to będzie wyglądało. No a tak dla was to może być troszeczkę nudne, jak będę sobie tak przerabiał dokładnie ten samochód, ale myślę, że już bardzo fajnie wygląda, przynajmniej mi się podoba i to jest najważniejsze. Tak wygląda sobie moja Honda. Wyjedźmy z garażu i zróbmy sobie jeszcze ten wyścig, który tam mi został z tych nowych, po prostu chyba mi się dopiero odblokował, gdzie się też 8000 dolarów zdobywa i tam chyba 19000 expa, to jest bardzo dużo. Dobra, no i moja Honda po delikatnym oklejeniu wygląda sobie tak. Fajnie widać te naklejki. Spadaj, Spike. Ładnie, aż ten samochód jest po prostu niesamowity. O Boże. Teraz widzicie właśnie, jak wygląda ten zderzak z tyłu. Wcześniej auto było dość czarne. Nie zmieniałem tutaj... nie ulepszałem pod względem osiągów, jak widzieliście, nic w tej Hondzie. A wydaje się, że jest szybsza z białym kolorem. Troszeczkę za długo pociągnąłem ten pit. Ależ to auto jest fantastyczne. Dobrze, zróbmy sobie jeszcze ten wyścig, o którym wam mówiłem, czyli ten, który się odblokował tutaj. Okej, myk i teleport. Fajnie. Zobaczymy, co tu trzeba zrobić. Tak, no nie przeczytałem. No, do każdego wyścigu. Znaczy, tu są wyścigi, w których albo trzeba być punkty stylu, albo trzeba być pierwszy na mecie. Różnie to bywa. Keep it fast, keep it low. Only fast, only low. Startujemy. Driftuj na czele stawki i zdobyć jak najwięcej punktów driftu. Czyli tu musimy po prostu jak najwięcej punktów driftu zdobyć. I tyle. Mamy ich w dupie, nie musimy przy nich driftować, nie jest to drift synchroniczny, więc działamy na własną mapę. I proszę bardzo, moja Honda, lecimy. Zgwałciłem ten zakręt. Tak jest! Mówię wam, im więcej mocy, tym samochodzik ładniej lata.
i można sobie kombinować z tym tuningiem i kombinować, ale jak nie macie odpowiednio dużo mocy w aucie, to i tak te drifty będą wyglądały jak kupa. Warto się na tym skupić. O rzesz, ty gnoju! Aj, aj, aj. To nie było miłe, panie koleżko. O proszę, odwdzięczyłem się tobie, gnoju, ty. Świetnie teraz lata, aż strasznie mi się to podoba. A jeszcze ciekawe co będzie, jak tutaj wsadzę troszeczkę więcej koników. Wow, wtedy to będzie dopiero akcja. Znaczy już jest zajebiście, zobaczcie ile ma punktów. Specjalnie jakoś się nie staram. A idzie naprawdę pięknie. Ops, ops, ops. To był Kiss the Wall. Wewnętrznej ściany bardziej, a nie zewnętrznej. Ale dobra, nieważne. Chodź to ty, BM-ko. Patrzcie, ależ kurde, jak długo ciągnie ten drift, no niesamowite. Wcześniej to było niemożliwe na tym poprzednim tuningu. Teraz mamy tu ponad 500 koni mechanicznych. Naprawdę ten samochód robi robotę teraz. Okej. Co mi się tutaj... Coś mi się tam pojawiło, jakieś osiągnięcie, nie wiem. Nie mogę teraz na to patrzeć, jestem skupiony na jeździe. Okej. Ja jestem bardzo ciekawy, jak moi widzowie, osoby, które to oglądają ogólnie, jak sobie będą radzić przez te pierwsze godziny grania w nowego Need for Speeda z tym driftem, w ogóle z prowadzeniem i ze wszystkim. Bo to tak niby widać, że o, Lucek nie umie jeździć, nie umie driftować i tak dalej, że sobie nie radzi. No, a ja jestem ciekawy, jak wam będzie szło, o! Tak myślicie sobie, że jest łatwiejutko? Co? Nie, to nie jest tak łatwiejutko. Trzeba się postarać i to ostro, żeby jakoś to było. Tak. Dobrze, moja Honda leciutko stunigowana, leciutko może pomalowana, troszeczkę poobijana po tym wyścigu, ale bardziej zdecydowanie mi się podoba w tym biało-czarnym kolorze. Na pewno coś jeszcze z boku pooklejam. Bardzo fajna sprawa, że można sobie oklejać szyby. No i tyle, zapraszam was na kolejny odcinek, a tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem, pa pa!